Moja autorska definicja startupu to jest taka sytuacja, kiedy ktoś odważny dochodzi do pewnego wniosku w jakimś momencie swojego życia. To może być wiek 20 kilku lat, ale to może być też wiek 40 lub 50 lat. Różne są te momenty wejścia w interakcję ze startupem. Jak już jest ten pomysł na tak zwany startup i jest ta wiara, że ta wartość tego pomysłu, produktu bądź usługi jest na tyle innowacyjna, na tyle inna od tego, co rynek ma dotychczas do zaoferowania, przychodzi do fazy realizacji. No i tutaj jest kluczowa faza realizacji startupu, czyli przejście z takiej fazy koncepcyjnej do fazy takiej realizacyjnej. I tutaj jest absolutnie największe zagrożenie dla powodzenia bądź porażki takiego projektu pod ten startup. Statystyki mówią, że 95% startupów nie przechodzi niestety tej fazy właśnie przejścia od innowacyjnej wizji do fazy realizacji tej wizji. I później mamy też taką fazę, w tej fazie realizacji mamy taką jakby kluczową fazę udowodnienia tego, że właśnie ta innowacyjna usługa bądź produkt spotyka się z jakimkolwiek zainteresowaniem potencjalnych klientów. No bo de facto, jeżeli chodzi o usługi bądź produkty, to gdzieś tam na koniec tego łańcucha usługowego jest jakiś odbiorca tego czegoś, co sobie gdzieś tam w głowie potencjalny startupowiec wymyśli. Nasza innowacja polega na tym, że jako jedyni łączymy funkcję, bardzo centralną funkcję żywego nauczyciela, który jest wspierany poprzez właśnie sztuczną inteligencję i cały ekosystem, który jest wokół tego zbudowany. Ten ekosystem składa się z takich funkcji jak chociażby płatności, rozliczenia, plany lekcji, materiały do powtórek, materiały przekazywane na linii nauczyciel-uczniowie. To wszystko jest w jednym miejscu. Marzec 2020 spowodował i lockdown w szkołach, spowodował, że straciliśmy możliwość świadczenia swojej usługi. W ciągu 3 dni dosłownie przeszliśmy z trybu real life, czyli takiego, w którym wykonywaliśmy usługę na żywo, do trybu online.